juniorów. Jesteśmy u Maćka. Maciek, widzę, uśmiercasz białe robaczki. Zgadza się. To szykujesz pod tyczkę czy pod bata? Pod tyczkę, pod bata. A jaka w ogóle taktyka na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze łowisko? Będę szukał pod bata, a jak wejdzie mi coś większego, to wyjadę z tyczki i będę próbował z gumy ściągnąć, bo tu są naprawdę podobno duże ryby. Zanęta widzę przygotowana, glina wymieszana. Jak z doklejaniem, jak z proporcjami? Coś zdradzisz? Gliny mam 1 do 3, 2 do 3 i 3 do 3 zanęty. Zresztą to donęcam tam, gdzie jest najmniej zanęty, doklejam najbardziej. Będę używał bentonitu do naklejania. Widzę, że głównie białe robaki, czyli jednak będziesz szukał grubszej ryby. Zgadza się. A pod baciki jakie masz zestawy? Baciki mam 2,05 i 1 gramowy zestaw. I tam mam tą najgrubszą gumę. A pod batami to mam zestawy od 0,25 do 0,5. Czyli jednak delikatnie, wiaterku nie ma, woda nie ciągnie, więc i ta zanęta też może być bardziej pracująca. No to nic, życzymy powodzenia i wszystkiego dobrego. Jak lisica mówi, zając za lisicę. No. Jesteśmy na stanowisku Marka. Widzę, że widać po czole przede wszystkim, że właśnie w trakcie kul. Jaka taktyka na dzisiaj? Taktyka, myślę, mała płotka. Głównie ewentualnie wyjazd styczki, może coś grubszego. Czyli pod bacikiem, jednak szukanie ryby pod bacikiem. Tak, a ponieważ jestem pierwszy raz, więc może w trakcie. Coś. Nie byłem na treningu ani nic, więc nie wiem, jaki to rybostan. Jak chciała się ustawiać, spróbuję na bacika, tak słyszałem. Czyli podpatrywanie sąsiadów to tak jest najlepsze. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Lekcja. Z lewą, z prawą. I atak. Czego życzę? Znaczy, no nie wiem, czego się życzy. Połamania. Połamania. No, dziękuję. Bo zwyczajem wędkarski. Trochę drogi. Trochę drogi. Tak. Dzięki. Jest. Nie ma za co. Jesteśmy na stanowisku Marcina. Marcin, jaka taktyka na dzisiaj? Dzisiaj płoteczka blisko, nic więcej. A pod tyczkę jakaś grubsza zanęta, może trafi się jakiś karpik albo coś innego. Ale widzę, że glinka zanęta bardzo drobno zmielona. Wszystko drobne. Drobniutko, ale widzę, że grubo, bo coś tam grubego wychodzi. Czyli to rozumiem pod tyczkę, tak? Tak jest. Na grubszego zwierza. A tutaj jednak... Na czwóreczka przy brzegu, przy chaszczykach, piąteczka maksymalnie. Myślę, że te płoteczki będą, bo chodzę po osiadce. No, a że nie chcą wejść do siatki. Do siatki nie ma dziury, to nie wchodzę. Ale tak widzę, ochoteczka głównie i jokers. No, i pineczka. I pineczka. Pineczka. Tu pojemników zapomniałem, nie mam w co wziąć rybaków, rozumiesz. Ale przynajmniej stanowisko ładne, zacienione. Elegancko jest, piękne. Trafione jest, luks. To zasługa twoja, tak? Kwestia losowania. Na sam koniec zostałem do losowania i takie sobie dla mnie zostało, nie? Często bywa tak, że ostatni będą pierwszymi. Tak. Czego życzę. Dzięki. Zobaczymy po. Tak jest. Stanowisko w ładnym, zacienionym miejscu. Przy niechęciu losowanie się udało pod tym kątem, tak. Prawda? Ciekawe, co będzie z rybą. A jaka taktyka na dzisiaj? Duża ryba. Duża ryba? Duża. Ja będę łapał drobny. Nie będziesz tak się męczył? Tak jak rozmawialiśmy. Tylko na grubo i co? Pod tyczką szukanie? Pod tyczką. No, to jak przeszliśmy, tu już dwa sektory. Jesteś pierwszy, który się tak nastawia. No, reszta na drobne się nastawia. A jest nagroda i za największą. Jest, tak. Ciężko być pierwszym, ale zawsze największą można złapać. Ale w pół godziny można i dużo drobnej złapać. No to życzymy tej największej.
Nie dziękuję. No, dzięki. Jeżeli nie, 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 nie,